Chwała Bogu. Oczywiście muszę się przyglądnąć najpierw wam wszystkim. Cudowny jest nasz Pan, wielki jest nasz Zbawiciel. Amen. Cieszycie się, że możemy być dzisiaj w taki piękny dzień dzisiaj zgromadzeni przed Jego tronem? Ten szereg się cieszy, tam nie widzę. Cieszycie się? Pomachajcie rękami. Ja chciałem się zapytać, czy jest ktoś na tym miejscu pierwszy raz? Jesteś pierwszy raz na tym miejscu? Pomachaj ręką. To nie będzie wywoływań do środka, jeżeli jesteś pierwszy raz tu. Halleluja. Cieszymy się, że możemy się zgromadzać, że możemy być przed Bożym obliczem, że możemy się spotkać po to, żeby uwielbiać Boga. To jest niesamowite, że ludzie, tacy prości jak my, tacy zwykli ludzie, możemy stać przed tak wielkim Bogiem. Zgadza się? Bóg, który stworzył ziemię, który stworzył wszechświat, który wszystko stworzył, możemy przed Nim stanąć i powiedzieć: Ojcze. Niektórzy się rozchmurzyli w tym momencie. Możesz powiedzieć: Ojcze, Boże Ojcze, Boże, który jesteś moim ojcem, moim tatą. Tak śpiewaliśmy w tej pieśni, Abba Ojcze, co znaczy tatusiu. Abba znaczy dokładnie tatusiu. I Słowo Boże mówi, że w Duchu Świętym możemy tak zwracać się do naszego Ojca, do naszego Boga. Tego Boga Wszechmogącego, który stworzył Wszechświat, który stworzył wszystko. I ja bardzo cieszę się, że możemy dzisiaj być i chciałbym, abyśmy krótko rozważali Słowo Boże, skupili się nad tym, co Bóg chce mówić do nas, bo kiedy zgromadzamy się, to po to, żeby uwielbić Jego imię, ale też, żeby słuchać Jego słowa i żeby potem coś z tym słowem zrobić. Zgadza się? Więc potem zapytam na koniec, co z tym słowem zrobicie, a najlepiej to zweryfikuje nasze życie, czy go wykonamy, czy nie. W każdym razie otwórzmy Ewangelię Łukasza, 9 rozdział, 57 wiersz i do końca rozdziału. Gdy tak zdążali drogą, Pan Jezus i uczniowie, kiedy szli drogą i dużo ludzi zgromadziło się, szli, aby słuchać Słowa Bożego, na takie może spotkanie jak dzisiaj. I słuchajcie, co jest dalej. Gdy tak zdążali drogą, ktoś do Niego, do Jezusa, powiedział: będę Ci towarzyszył, dokądkolwiek się udasz. Do Pana Jezusa ktoś podszedł i powiedział właśnie takie słowa. A Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. Potem wezwał drugiego i powiedział: chodź za mną. A on na to: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Wtedy Jezus powiedział: grzebanie umarłych zostaw umarłym. Ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Odezwał się jeszcze inny: pójdę za Tobą, Panie, najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi. Temu Jezus powiedział: ten, kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. To jest jedno z miejsc, które są bardzo mocne w Słowie Bożym. Jest dużo miejsc, które lubimy czytać, nad którymi się chętnie pochylamy, które lubimy czytać, bo są takim balsamem dla naszej duszy. Ale są takie miejsca, gdzie wolelibyśmy raz w roku tylko je usłyszeć. I niekoniecznie dzisiaj. Halleluja. Ale Pan Jezus mówił do tych ludzi. Ja chciałbym wam przedstawić słowo, które Bóg ma dzisiaj dla ciebie i dla mnie. Są trzy sytuacje. Są trzy sytuacje, gdzie ludzie podchodzą do Pana Jezusa. W dwóch sytuacjach Pan Jezus zwraca się do ludzi. W pierwszym wersecie podchodzi ktoś do Pana Jezusa i mówi: Panie Jezu, pójdę za Tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Gdziekolwiek będziesz, będę Twoim współtowarzyszem, będę współpracownikiem Twoim, można powiedzieć wspólnikiem, o to jest takie fajne, będę Twoim wspólnikiem, będę Twoim menadżerem, będę obok, tuż obok Ciebie zawsze, zawsze, gdziekolwiek będziemy szli, będę obok Ciebie. I Pan Jezus mówi: dobra, jak najbardziej, potrzebuję kogoś takiego jak Ty, potrzebuję takiego człowieka jak jesteś Ty, tylko że od razu musimy uzgodnić warunki umowy. Nie mam mieszkania, nie mam pracy, nie mam środków, idę i głoszę Ewangelię. I wiecie, ten człowiek odszedł. Naraz słyszymy, że go nie ma, tego człowieka nie ma. Potem idą dalej i ktoś znowu przyszedł i Pan Jezus mówi mu: widzi, fajny człowiek, jest cudowny, naprawdę dobry człowiek, który może wiele zrobić, i mówi do niego: pójdź za mną, pójdź ze mną. I ten człowiek mówi: Panie, okej, pójdę za Tobą, zgadzam się na wszystkie warunki, ale najpierw pozwól mi najważniejszą rzecz w moim życiu zrobić. Muszę pogrzebać ojca, muszę zrobić pogrzeb, a potem pójdę i będę z Tobą wszędzie. I ostatni przypadek jest taki, że odezwał się jeszcze jeden. I pójdę za Tobą, Panie, najpierw jednak pozwól mi
pożegnać się z przyjaciółmi, załatwić sprawy. Najpierw muszę trochę przeszłość moją poukładać i pójdę za tobą wszędzie. Będę ci służył do końca mojego życia. I wiecie, takie odpowiedzi dziwne są w tym słowie. Ale co to znaczy dla ciebie i dla mnie dzisiaj to słowo? Chciałbym powiedzieć, jak bardzo ważne. Właściwie to chciałem się tylko na dwóch rzeczach z tego słowa skupić, bo jest tu bardzo wielka głębia. Możecie w domu przeczytać sobie to miejsce jeszcze raz albo więcej razy i zastanowić się, co naprawdę Pan Jezus miał na myśli, mówiąc do ludzi te słowa. I chciałbym zwrócić uwagę na to, co najbardziej przykuło moje oczy, moje serce. Wtedy Jezus powiedział do tego drugiego, mówimy o tym drugim. Wtedy Jezus powiedział do niego, grzebanie umarłych zostaw umarłym, ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Przez tę chwilę chciałbym powiedzieć coś, co często chcę przedstawiać każdemu z nas, sobie samym, że w tym czasie, tak jak samo jak w tym teraz dzisiejszym czasie, jeżeli był pogrzeb, to było najważniejsze, co trzeba było zrobić w tym i w tym momencie. Dokładnie w tym momencie. Ze względu na klimat, ze względu na gorąco, na ciepło, ale to nie był jedyny powód. Wiecie, tutaj jest powiedziane, że pogrzeb ojca. Ojciec w tamtym czasie, dzisiaj może troszeczkę jest inaczej, ale w tamtym czasie ojciec to była głowa rodziny, to była korona rodziny. Ojciec to był ktoś, komu oddawało się szacunek, który był jakby królem w swojej rodzinie. Dla niego był szacunek, dla niego było pierwsze miejsce, dla niego było wszystko to, co powiedziała głowa rodziny, to było najważniejsze. Kiedy ojciec powiedział, słuchajcie, dzisiaj wszyscy zostawiamy wszystko, idziemy w pole zbierać żniwo, to wtedy nikt nie został przy garku, żeby gotować, nikt nie poszedł do szkoły, nikt nie poszedł do innej pracy, ale wszyscy szli na żniwo, bo to był ojciec, to była głowa rodziny. Powiedział i wszystko musiało tak się dziać. I to był najważniejszy. Wiecie, w tamtych czasach nie było funduszy emerytalnych. I kiedy ktoś był już seniorem, kiedy ktoś był głowa rodziny, czy matka, czy ojciec, kiedy byli w podeszłym, starszym wieku, to następne pokolenia utrzymywały i wręcz na rękach nosili tych ludzi. Musieli utrzymywać tych ludzi. Dlatego to był ktoś bardzo szanowany, to był ktoś kochany, to był ktoś najważniejszy. I wiecie, w takim wypadku, kiedy ojciec, kiedy głowa rodziny, kiedy ktoś z takich szanowanych, bardzo wysoko postawionych ludzi umarł, trzeba było zrobić odpowiedni pogrzeb. To była najważniejsza rzecz w rodzinie. To była najważniejsza rzecz na świecie, jaka mogła być. Wiecie, w tym czasie mogło przeprowadzać się wiele referendum, wybory prezydenta, mogło być naprawdę najważniejsze rzeczy na świecie się dziać, ale w tej rodzinie najważniejszy był pogrzeb. Trzeba było odprawić pogrzeb najważniejszej osobie w rodzinie. Oddać szacunek, skłonić się, wyciszyć się i pożegnać najukochańszą osobę, najważniejszą osobę. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus wcale nie znegował tego. Pan Jezus wcale nie powiedział, że zmieńcie teraz zwyczaje, ale On dał nam do zrozumienia, co jest ważniejsze od takiej najważniejszej rzeczy. Jest jedna rzecz ważniejsza od tej najważniejszej rzeczy na świecie. Spójrzmy jeszcze raz, co to jest. Ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Pan Jezus nie powiedział, zostawcie teraz swoje rodziny, zaniedbajcie je, nie róbcie pogrzebów, nic takiego nie powiedział. Pan Jezus ani przez chwilę nie miał tego na myśli, ale powiedział, najważniejszą rzecz dla ciebie niech będzie głoszenie Królestwa Bożego. Ty natomiast idź i głoś Królestwo Boże. I chciałbym zwrócić naszą uwagę, co jest najważniejsze w naszym życiu. Mamy priorytety, mamy poustawiane nasze życie, mamy to ważne, to bardzo ważne, to jest jeszcze ważne, najważniejsze. I wiecie, chciałbym, żebyśmy stanęli przed lustrem dzisiaj Słowa Bożego i popatrzyli, czy w moim życiu jest tak, jak Pan Jezus mówi. Czym jest Królestwo Boże? Co to jest właściwie Królestwo Boże? Czym jest Królestwo Boże, że ono jest takie ważne, a Jego rozgłaszanie tym bardziej? Zwróćmy na chwilę uwagę. Pan Jezus bardzo mówi dużo o Królestwie Bożym. Zauważyliście? Czytając Ewangelię, jest często Pan Jezus mówi o Królestwie Bożym. On porównuje, mówi przykłady, mówi przypowieści i cały czas zwraca się o Królestwie Bożym mówi. Ja bym chciał wam tak króciutko naświetlić, bo to jest bardzo szeroki temat, ale króciutko, jeżeli mówimy o czymś najważniejszym, żebyśmy chociaż trochę wiedzieli, przypomnieli sobie, bo wiemy o co chodzi, przypomnieli sobie, co to jest Królestwo Boże. A więc Pan Jezus powiedział, że najlepsze słowo, które się mi podoba, to mówi, upodobało się Bogu, aby dać wam królestwo. Halleluja. I Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże to nie pokarm ani napój,
ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże, ono jest wiecznym królestwem, ono ma przyszłość, ono jest wieczne, ono w przyszłości będzie się objawiać w pełni, ale już tutaj na ziemi się zaczyna, już tutaj się zaczyna Królestwo Boże. I Pan Jezus, przychodząc na ziemię, mówi wielokrotnie do ludzi: i bliski jesteś Królestwa Bożego, albo mówi: jesteś prawie, że w Królestwie Bożym. Co to znaczyło? To znaczyło, że serce twoje jest blisko Boga. Królestwo Boże to jest terytorium, to jest Boże objawienie, Boża obecność. Jezus Chrystus jest Królem i Boże Królestwo to jest to, co On głosi, to, co On mówi. To jest nasze życie, kiedy oddamy Jemu. Kiedy On odkupi nasze życie, kiedy On przebaczy nam wszystkie grzechy, znajdujemy się w Królestwie Bożym. Jesteśmy w innym królestwie i borykamy się, męczymy się, bo grzech przytłacza nas, ale przyszedł Jezus Chrystus, aby oddać swoje życie za nas. Aby oddać swoje życie, abyś ty mógł być przeniesiony z królestwa ciemności do światłości. Jest takie słowo, amen? To jest fajny obraz. Przeniesiony z królestwa ciemności do światłości. Wiecie, i w moim życiu był taki dzień, kiedy w jednym momencie Jezus Chrystus wziął i przeniósł mnie do innego królestwa. Dał mi swój paszport, dał mi swoje nazwisko, swoje imię i powiedział: teraz będziesz w moim królestwie, postępuj według zasad mojego królestwa, chodź, rozkoszuj się, chodź w wolności mojego królestwa, bo jesteś moim dzieckiem. Czy w twoim życiu też tak było? Pomachajcie. Amen? Halleluja. Cieszcie się z tego, radujcie się. Znam człowieka, który każdy dzień dziękuje za to, że mógł usłyszeć Ewangelię. Kiedy spotyka się z człowiekiem, który mu pierwszy raz głosił Ewangelię, to go za każdym razem uściska i mówi mu: jak ja ci dziękuję, że ty mi powiedziałeś o Jezusie. I wiecie, on chociaż mówi do niego: ale ja nic takiego nie zrobiłem, ja ci tylko powiedziałem to, co w Słowie Bożym, ale mówi: ale ja ci dziękuję za to, że mi powiedziałeś. To najlepsze, co mnie mogło spotkać w moim życiu. Kiedy z ciemności przeszedłem do światłości, Jezus Chrystus mnie przeprowadził. Królestwo Boże ma początek tutaj na ziemi, ale ono jest wieczne i ono będzie wypełniane, ono się będzie wypełniać. Pan Jezus powiedział w przypowieściach, i chcę to powiedzieć, najbardziej praktyczny przykład Królestwa Bożego. Pan Jezus powiedział: podobne jest Królestwo Boże. To jest najlepszy obraz. I słuchajcie, do ziarenka gorczycy, które jest najmniejsze z nasion. Jest tak małe, że okiem jest ciężko je zobaczyć. Patrząc na ziarenko, ktoś mówi, że kiedy ktoś się chciał zbliżyć, żeby popatrzeć się wyraźnie, jak ono wygląda, to oddechem swojego nosa, swoich ust zdmuchnął go i już go nie było. Jest tak malutkim ziarenkiem. Jest takim malutkim ziarenkiem, ale kiedy wsadzisz je do odpowiedniego środowiska, do ziemi, ono zaczyna rosnąć, ono rośnie w krzew, potem rośnie w drzewo i Pan Jezus mówi dalej: w tym drzewie ono daje cień, to drzewo, ono wpływa na środowisko. W jego cieniu mogą się rosnąć inne rośliny, w jego gałęziach mieszczą się gniazda dla ptaków, tam jest życie, ono wpływa na środowisko, na otoczenie. I tak jest Królestwo Boże. Ono jest tak malutkie, kiedy się zaczyna, ale ma wpływ na cały świat. Amen? Właśnie takim jest Królestwo Boże. I Jezus Chrystus mówi o Królestwie Bożym. Co to jest innego? Kiedy mówi o jak rozgłaszać Królestwo Boże, mówi, że to jest dobra nowina o Królestwie. To jest Ewangelia. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Amen? Ewangelia to jest dobra nowina o Królestwie Bożym. Jest dobra nowina, że nie musisz być w ciemności, w grzechu, ale możesz być w światłości, w Królestwie Bożym, w wiecznym Królestwie, które nie idziesz na zatracenie. I to jest dobra nowina. Wiecie, Królestwo Boże to jest coś, co my powinniśmy ogłaszać, czym żyć, co tak naprawdę powinno być całym naszym życiem i ono jest naszym życiem. Amen? Jest naszym życiem Królestwo Boże? Halleluja. Kilka osób powiedziało amen. Umówmy się tak. Jeżeli się zgadzacie ze mną, to mówcie amen. A jak się nie zgadzacie, nie mówcie nic. Okej? Halleluja. Najważniejsza rzecz, która jest bliska mojemu sercu, to, co bym chciał wam wytłumaczyć najjaśniej, gdzie jest Królestwo Boże? Ono jest zawsze tam, gdzie jest Jezus Chrystus. Tam, gdzie jest Boża obecność, jest Królestwo Boże. Więc jeżeli chcesz chodzić w Bożym Królestwie, chodź z Jezusem Chrystusem. Bądź blisko Niego. Pij żywą wodę. Pij wodę życia, która daje ukojenie. Pij wodę życia, która daje miłość, która daje pokój. Napij się wody życia, które Pan Jezus mówił, że które jak zapijesz się tej wody, nigdy pragnąć nie będziesz. Ale wręcz, coś innego się zacznie dziać. Z wnętrza Twojego zaczną tryskać wody ku żywotowi wiecznemu. Halleluja. Przyszliśmy w taki moment, nie myślałem o tym mówić, ale to się wydarzyło na studnią, kiedy Samarytanka przyszła nabierać wody i Pan Jezus zgłosił jej Królestwo Boże.
Chciejmy może popatrzeć przez chwileczkę, skoro żeśmy to słowo zacytowali, co tam się wydarzyło. Pan Jezus przyszedł kiedyś, przechodził, szedł do Galilei, przechodził, zstąpił w Samarii. Zatrzymali się na chwilę, aby odpocząć, aby trochę ze skwaru odpocząć, napić się wody, żeby coś zjeść, żeby posilić się. I kiedy uczniowie poszli do miasta coś kupić, to przy tej studni Pan Jezus został, aby odpocząć. Przyszła kobieta, Samarytanka. Chciałbym powiedzieć, że Samarytanie nie za bardzo lubili Żydów, Żydzi nie za bardzo lubili Samarytan, więc oni nie rozmawiali nawet ze sobą. Nie wiem, dlaczego tak się działo. Dzisiaj tak nie ma. Wszyscy rozmawiają ze sobą, prawda? Tak się zdarza? Ale to były dwa miasta sąsiadujące między sobą i wiecie, jakimś dziwnym cudem oni nie rozmawiali ze sobą. Ciekawe jest to dla mnie, kiedy czytam Słowo Boże, to się łapię za głowę i sobie myślę, mieli tego samego Boga. Tego samego Boga czcili, do tego samego Boga się modlili, ale było coś innego. Twierdzili, że tutaj na tej górze się trzeba modlić, a tamci twierdzili, że tu się trzeba modlić. I to ich tak było w stanie poróżnić, że nie lubili się. Bo wy nie wiecie tak, jak my wiemy. A ci mówili, a wy nie umiecie tak, jak my umiemy, bo to tak trzeba. Dzisiaj tak nie ma, prawda? Wszyscy czczą jednego Boga i kochają się nawzajem. I wszyscy się lubią, prawda? Ale mniejsza o to. Chciejmy popatrzeć na Samarytankę. Popatrzmy się, ta kobieta przyszła i ona chciała nabrać wody i wrócić do swojego domu. Pan Jezus zaczepił ją i poprosił ją o wodę. Czy możesz mi dać wody? To był początek głoszenia Królestwa Bożego, początek głoszenia Ewangelii. I Pan Jezus powiedział, daj mi wody, daj mi się napić. I ona, Samarytanka, powiedziała, ty jesteś Żydem, wy z nami nie rozmawiacie, a prosisz mnie o wodę. Jak to jest? I zaczęli rozmawiać. A Pan Jezus mówi, ja ci mogę dać wodę, kiedy zaczniesz się, napijesz się tej wody. Nigdy już pragnąć nie będziesz. Mam wodę, o której kiedy się napijesz, będziesz na wieki zagasisz swoje pragnienie. Ale to nie wszystko, bo to by było fajne. Nigdy nie będzie musiał pić. Nigdy nie będzie pragnąć. Pan Jezus mówi, ale z wnętrza Twojego popłyną wody rzeki życia. I odkrył niesamowite, Pan Jezus tego nie odkrył, ale On powiedział niesamowite, prorocze słowa. Wiecie, co się potem wydarzyło? Chciejmy na chwileczkę, ja nie myślałem o tym mówić, ale chciejmy na chwileczkę się zwrócić, co tam się wydarzyło. Kiedy Pan Jezus powiedział o jej przeszłości, kiedy powiedział o tym wszystkim, ale powiedział, że dam Ci wodę, której się napijesz i z Twojego wnętrza popłynie radość, popłynie pokój, popłynie sprawiedliwość, popłynie życie wieczne. Ona wstała i pobiegła do swojego miasta. I zaleciała do swojego miasta, wszyscy ją znali i o jej przeszłości nie chciał nikt mówić. Wszyscy dobrze wiedzieli, jaka była. I ona wszystkim mówiła, że znalazłam Mesjasza. Powiedziała, że znalazłam człowieka, który powiedział wszystko, który zna moje serce, który mnie zbawił, który oczyścił moje życie. I ten człowiek może zbawić nasze miasto. I ludzie usłuchali tej kobiety i przyszli. Posłuchajmy, co się dalej działo. Co się dalej działo. Kiedy uczniowie przyszli, to przynieśli jedzenie, zrobili piknik, może odpalili grilla, zrobili fajne jedzenie i mówią, Panie, posil się, Panie Jezu, musisz coś zjeść, jesteśmy zmęczeni, a droga jest jeszcze daleka, musimy iść dalej. A Pan Jezus mówi, ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. I zastanawiali się między sobą, skąd wziął jedzenie, czy może Samarytanka mu coś przyniosła, no niemożliwe, bo oni nas nie lubią. Raczej. Ale może coś. I zastanawiali się i rozmawiali między sobą, skąd wziął jedzenie. To my tu idziemy do miasta, żeby coś tam zdobyć, kupić, a Pan Jezus siedzi na miejscu i ma dość jedzenia. I Pan Jezus, słysząc ich, mówi tak. Pokarmem moim jest pełnić wolę Ojca mojego w niebie. Wiecie, co nasyciło Pana Jezusa tak bardzo? Co tak bardzo Go nasyciło, że nie musiał jeść? Głoszenie Ewangelii, głoszenie Królestwa Bożego. To tak bardzo go zaspokoi, a już wam powiem dlaczego. Chciejmy wejrzeć naszą wyobraźnią i naszymi myślami dalej. Kiedy powiedział Królestwo Boże, ogłosił tej kobiecie, która była w stanie, odwagę miała zanieść do całego miasta. On widział oczyma wiary, co się dzieje teraz w tym mieście. I ja wam chcę opowiedzieć teraz z perspektywy czasu, co się tam wydarzyło. Ona powiedziała wszystkim o Jezusie. Od tego momentu zaczęli wszyscy słuchać i szukać Jezusa Chrystusa w Samarii. Pomimo tego, że nie lubili się z Żydami, to zaczęli słuchać, bo poznali Mesjasza.
poznali Mesjasza, zaczęli słuchać, zaczęli szukać Ewangelii, zaczęli szukać, że coś więcej jest niż tylko oddawanie na tej górze chwały Bogu albo na tamtej górze chwały Bogu, ale jest Duch, jest prawda, jest Słowo Boże, jest Królestwo Boże, którego my nie mamy, a potrzebujemy, bo suche jest nasze życie, a tu On ma wodę. I kiedy oni zaczęli rozumieć to, chcę wam powiedzieć, że następnym razem, kiedy Pan Jezus przychodził, wiele z Samarii nawróciło się i przyszło do Jezusa. Ale to jeszcze nie wszystko. Co mogło tak Pana Jezusa nasycić? On, kiedy patrzył do przodu, widział, co się będzie działo w tym mieście. I oto kilka lat później, kiedy Filip po zmartwychwstaniu Chrystusa, po niebowstąpieniu, kiedy Filip idzie do Samarii, chcę wam powiedzieć, cała Samaria została nawrócona. Całe miasto przyjęło Jezusa Chrystusa. Czy wy to widzicie? Całe miasto poznało żywego Chrystusa. Co się stało? Co wywołuje głoszenie Królestwa Bożego? Pan Jezus, widząc, co zapoczątkował, co ogłosił w tym mieście do jednej kobiety, zobaczył przyszłość tego miasta i to go tak nasyciło, że nie musiał jeść. To go po prostu aż przesyciło. On był pełen rozkoszy, pełen radości. Mówi: Ojcze, nareszcie mogłem uwolnić Królestwo Boże dla tego miasta. Nareszcie ci ludzie będą zbawieni. Będą mogli oddać życie swoje Jezusowi. Będą mogli oddać swoje życie i być wiecznie zbawieni. Nie tylko na ziemi na chwilę szczęśliwi, ale na całą wieczność, bo takie jest Królestwo Boże. I kiedy Pan Jezus zobaczył przyszłość tego miasta, On powiedział: nie potrzebuję jeść. To już to, co widzę, to już wystarczy. I tak, dlatego jest tak powiedziane, że Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Bo Królestwo Boże i Jego głoszenie sprawi, że to jest coś więcej niż fizyczne nasze doznania, nasze życie. To wzbudzi w nas coś więcej niż tylko zjedzenie czy wypicie czegoś. Tak mówi Słowo Boże, że Boże Królestwo właśnie takim jest. Takim jest. Pan Jezus to pokazał w tym miejscu. I kiedy, wiecie, przez jedną kobietę całe miasto, ja mogę powiedzieć dzisiaj śmiało, przez jedną kobietę całe miasto było nawrócone. Od razu nie może w tych 5 minutach, ani w tych 20 godzinach, 24 godzinach, ale kilka lat później całe miasto, wszyscy usłyszeli o Chrystusie. Każdy miał możliwość przyjąć albo odrzucić Jego łaskę. Czy to nie jest cudowne? I taką właśnie ma moc Królestwo Boże. Ono z tego małego nasionka, widzicie, jedna kobieta, z tego małego, niewidocznego, jeszcze z beznadziejną przeszłością, potrafi wzbudzić coś, co ma wpływ na całe miasto, a więc na całe kraje i nawet na cały świat, bo Królestwo Boże właśnie takim jest. Ono się rozrasta i ono jest coraz większe, coraz potężniejsze. Aż tam się mieści wśród niego życie. Ptaki mają swoje gniazda. Takim jest Królestwo Boże. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli oczami wiary, zobaczyli, co mamy w naszych sercach, w naszym życiu, czym Jezus nas obdarował, w jakim królestwie jesteśmy i żyjemy. Bardzo lubię śpiewać pieśni o Królu, o Jezusie Chrystusie, bo wtedy wyobrażam sobie, że Król Jezus Chrystus pełni absolutną władzę. Nie ma innej władzy danego nikomu innemu. Jezus Chrystus jest ponad wszystkim. Bóg Ojciec jest ponad wszystkim. Słowo Boże mówi, że wszystko jest pod. On jest ponad wszystkim. Wszelka władza, moc i majestat, wszystko w jednej pieśni śpiewamy, są poddane pod Jego stopy, wszystko jest poddane Jemu. On jest najwyższym, On pełni absolutną władzę, bo jest Królem Królów i Panem Panów. Amen? Fajnie, że się zgadzacie ze mną. I wiecie, Jezus Chrystus właśnie, kiedy zwyciężył na Golgocie, kiedy oddał swoje życie za ludzkość, kiedy zmarł i zmartwychwstał, On zwyciężył szatana. Szatan ma oczywiście, ma jeszcze moc, bo Bóg tak powiedział w swoim słowie, aż do czasu, kiedy wypełni się czas, będzie na tej ziemi miał swój system, swoje panowanie, ale Królestwo Boże zwyciężyło. Amen. Bóg jest wszechmogący, pełni wszelką absolutną władzę, a my jesteśmy po Jego stronie. To jest dobra nowina. Halleluja. Dobra nowina. I wiecie, dobra nowina to jest dobra nowina. To jest coś, co chcesz usłyszeć, może nie chcesz, ale na razie musisz to usłyszeć, a kiedy to usłyszysz, to powoduje, że w twoim sercu zaczyna się budzić nadzieja. Myślałeś, że zawsze o czymś innym, a nareszcie zaczyna się budzić nadzieja. Kiedy nie było nadziei już, zaczyna się budzić. Dobra nowina o królestwie. To jest dobra nowina. Ja nie chcę tego mówić, ale nie powinno tak być,
że kiedy idziemy zadowoleni na nasze zgromadzenia, idziemy zadowoleni, żebyśmy wracali smutni albo wystraszeni. Bo dobra nowina przynosi to, że masz pełnię łaski Bożej. Możesz tutaj na tym miejscu, może na każdym miejscu, na grupce domowej, możesz w każdym kościele, w każdym zborze, w każdym zgromadzeniu przychodzić, słyszeć dobrą nowinę, wziąć to i iść pełne radości. Bo Królestwo Boże to też radość w Duchu Świętym. Amen? Halleluja. Ja nigdy nie czytam książek, które są smutne, mają zakończenie. Wiecie, tak się utarło już jakieś, że od zawsze, kiedy czytam książki, to czytam od końca. Czytam kilka ostatnich rozdziałów, kiedy nie ma smutnego zakończenia, to zaczynam od początku. Nie wiem, czy też tak macie, może lubicie akurat smutne zakończenia, ja nie lubię. I wiecie, kiedy czytam książki, ja zawsze czytam kilka ostatnich rozdziałów, kiedy mnie to złapie, to czytam od początku i czytam. I czasami dwa razy potrafię przeczytać taką książkę. Dlatego kiedy pierwszy raz złapałem Biblię, Słowo Boże do swoich rąk, to powiedziałem, to będzie książka, którą będę czytał całe życie. Bo kiedy znalazłem w Ewangelii dobrą nowinę, kiedy znalazłem, że tam jest nadzieja i życie, to czytałem do samej ostatniej księgi i w ostatniej księdze jest niesamowite zwycięstwo, triumf naszego Boga, który wszystko ma pod swoimi stopami. Halleluja. I powiedział, a wy jesteście wraz z Nim ukryci tam, w Jego obecności, w Nim. Amen. I to jest to, co chcę czytać cały czas. To jest dobra nowina. Wiecie, co jest dobra nowina? Dobrą nowiną jest też to, że piekło nie jest stworzone dla ludzi. Tutaj to przeczytałem. Zgadzacie się ze mną? Nigdzie w Słowie Bożym nie znajdziesz, że piekło jest stworzone dla ludzi. Jest piekło i jest niebo. Amen. I kiedy w Słowie Bożym, kiedyś jako młody chłopak przeczytałem, że piekło jest stworzone dla diabła i dla jego aniołów. Ale Bóg dla ludzi stworzył niebo. Stworzył społeczność i relacje. Wiecie, dlaczego Bóg, po co nas Bóg stworzył? W Izajasza jest to napisane. Abyśmy zwiastowali Jego chwałę. Abyśmy mieli z Nim społeczność, spotykali się z Nim, rozmawiali i mieli relacje na poziomie przyjacieli, przyjaciół. Czytacie to w Słowie Bożym? Dlatego zacząłem od początku, bo to jest napisane w Ewangeliach, to jest napisane w Słowie Bożym. Halleluja. Wiecie, jako młody chłopak miałem dylemat, bo wiedziałem, że listy trzeba czytać w całości. I ja czytałem listy i sobie myślę, Koryntian, i szkartuję i mówię, ile tego Koryntian jest? Jak ja cały ten list przeczytam, to mi 2 godziny zajmie. Ale zrozumiałem to kiedyś, kiedy byłem w wojsku i pisałem list do mojej żony, do Asi, wtedy jeszcze nie była moją żoną, kiedy pisałem list i koledzy, chłopacy mówią, chodź tu do nas, gramy tam w jakąś grę, co tam robisz? A mówię, muszę kilka słów napisać do dziewczyny. Kiedy zacząłem pisać, to brakło mi kartki, zacząłem pisać drugą kartkę. Jeszcze coś chciałem napisać, wziąłem trzecią kartkę, napisałem trzecią kartkę, napisałem czwartą. Oni się obracają, mówią, co ty, życiorys całej swojego rodu piszesz, czy co tam piszesz do tej dziewczyny? No miałeś pozdrowienie, jakieś tam życzenie napisać i chodź tutaj, nie? A ja piszę dalej. I któregoś razu, kiedy czytałem listy apostoła Pawła do Koryntian, to zwróciłem sobie uwagę, dlaczego taki długi list apostoł Paweł pisał do ludzi? I przyszło mi pytanie, a dlaczego taki długi list pisałeś do żony, do dziewczyny? Była prosta odpowiedź, bo ją kocham. Apostoł Paweł kochał Jezusa Chrystusa, kocha Kościół Boży. I kiedy pisał list, to nie mógł skończyć. I trzeba czytać całe listy. Wiecie, to jest naprawdę księga, którą trzeba czytać, bo ona ma wspaniałe zakończenie i jest pełna Bożej nadziei, pełna Bożej obfitości. Ostatnio jednemu moim przyjacielowi, jednemu człowiekowi, kiedy powiedziałem, aby czytał Ewangelię Jana, wiecie, ze łzami w oczach mówi, będę czytał i będę powiem ci, co tam z tego mogłem wziąć. Człowiek, który nigdy nie słyszał o Jezusie. Halleluja, bo to jest pełna nadziei. To głosi Królestwo Boże. I to jest dobra nowina o Królestwie Bożym. Pan Jezus mówi do tego człowieka, który czytamy, wracamy teraz z powrotem do Łukasza. Pan Jezus mówi do tego człowieka, ale ty głoś Królestwo Boże. Ty głoś Królestwo Boże. Dobrą nowinę o Królestwie. Mów. Może wrócę kilka zdań wcześniej, jak to powinno być. Kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana, kiedy On przebaczył twoje wszystkie grzechy, głoś Królestwo Boże. Niech to będzie najważniejsza rzecz. Niech to będzie najważniejsza rzecz w naszym życiu, w twoim i w moim życiu. Amen? 3, 4 osoby? Niech to będzie najważniejsza rzecz w twoim życiu. Amen? Ja was trochę skoryguję, bo tak dobrze się siedzi i słucha, ale potem, kiedy będziemy wychodzić, będzie wymagane, abyśmy wykonali Boże Słowo. Bo co mówi Boże Słowo? Nie bądźmy tylko słuchaczami. Jakimi?
oszukującymi samych siebie. Wiecie, można ludzi oszukać, można kogoś oszukać, ale samego siebie jest naprawdę głupio oszukać. Bo to wraca do punktu wyjścia jeszcze gorzej. Dlatego nie bądźmy ludźmi oszukującymi samych siebie, ale tymi, którzy są pełni nadziei Bożej wiary. Amen. Wykonujmy Boże Słowo. I wracamy do tego słowa, ale ty idź i głoś Królestwo Boże. Jak bardzo ważne jest głoszenie Królestwa Bożego. Jak bardzo Pan Jezus mówi, jak to jest ważne. Ono jest najważniejsze. Królestwo Boże to jest coś, co naprawdę wzrasta, co jest w niesamowity sposób, potrafi zmieniać życie. Kiedy jesteś w Królestwie Bożym, postępujesz według Jego Królestwa, postępujesz w wolności, chcesz tam być, chcesz rozkoszować się i mieć społeczność, tak jak Bóg zaplanował. Piekło nie jest stworzone dla ciebie, ono jest, niebo jest, Królestwo Boże jest stworzone dla ciebie. Dla ludzi jest stworzone właśnie niebo. Królestwo Boże. Amen? Jezus Chrystus oddał najwyższą cenę, dał. Życie swojego to kosztowało, żebyś mógł być w Królestwie Bożym, przeniesiony z tej beznadziei do życia wiecznego. Dlatego o tym mówimy i jest to tak ważne. I ważne jest, aby to ogłaszać, aby to mówić innym. Następny człowiek, który przyszedł, Pan Jezus mówi następny punkt. Wiecie, kiedy najważniejsza rzecz w naszym życiu jest? Głosić Królestwo Boże, żyć Nim i głosić Królestwo Boże. To następną rzecz Pan Jezus mówi, co grozi, kiedy już idziesz i głosisz Królestwo Boże. I tutaj jest powiedziane o człowieku, który odezwał się inny. To właściwie on przyszedł. Ja zastanawiam się, dlaczego jedni przychodzili i mówili do Pana Jezusa, pójdę za Tobą, a nie, do niektórych Pan Jezus nawoływał. Pan Jezus nawołuje wszystkich. Fajnie jest, kiedy jesteś chętnym człowiekiem, kiedy jesteś chętnym mężczyzną, chętną dziewczyną, kobietą do tego, aby iść za Panem Jezusa, za Panem Jezusem, żeby chcieć podzielić się świadectwem, chcieć przeczytać słowo, modlić się, ale Pan Jezus mówi, to nie wystarczy. Same chęci nie wystarczą. Musisz widzieć, co w twoim życiu jest najważniejsze. Bóg chce tego, co najważniejsze. W Królestwie Bożym On chce, wymaga od nas, abyśmy dali to, co najważniejsze. Wiecie dlaczego? Bo Bóg oddał wszystko. Tam w niebie już nic nie zostało. Tam już nic nie zostało, czego by ci nie dał. On niczego nie zostawił sobie w szkatułce na ciemną godzinę. Niczego nie zostawił dla siebie. Wyobrażacie sobie to teraz przez chwilę? Bóg Ojciec niczego nie zostawił dla siebie. Niczego nie zostawił dla aniołów, dla siebie. On wszystko dał ciebie i mnie. On dał wszystko tobie i mnie. Całe swoje bogactwo, całe swoje serce otworzył przed tobą. I On mówi, ja chcę, abyś ty najważniejsze rzecz w swoim życiu oddał mi. To, co ja chcę. Chcę, aby ta miłość była odwzajemniana. Dałem nawet Jezusa Chrystusa, dałem mojego Syna ukochanego, aby On zmarł za twoje grzechy i za moje grzechy. Wiecie, kiedyś modliłem się i mówię, Panie, Ty oddałeś za mnie swoje życie, całe swoje życie oddałeś za mnie. Ja miałem iść na śmierć, Ty wziąłeś dla mnie. Ja miałem żyć w grzechu i w hańbie, w poniżeniu, a Ty to wszystko wziąłeś na siebie. Co mogę dla Ciebie zrobić? Co mogę dla Ciebie zrobić? I wiecie, myślałem, że może będzie lista rzeczy, które Bóg chce, żebym zrobił. A słyszę głos, idź i żyj moim życiem. Żyj moim życiem. No Boże, fajnie powiedziałeś, ale co to znaczy? Jak mogę żyć Twoim życiem? Wiecie, i odpowiedzi nie było. Zacząłem czytać Ewangelię. W Ewangelii czytam, co robił Jezus. Chodził po ziemi, kochał ludzi. Głosił Ewangelię. Mówił o Królestwie Bożym. Mówił, ludziom dawał nadzieję tam, gdzie jej nie było. Przynosił uzdrowienie, uwolnienie. Robił to, co naprawdę kochał, było w jego sercu. I znalazłem odpowiedź. Jak mogę żyć życiem Jezusa? Żyj tak jak Jezus Chrystus. On jest w niebie, siedzi po prawicy Boga i nieustannie patrzy się na ciebie. Niech moje życie będzie jego odbiciem. Chcę żyć tak jak Jezus. On za mnie dał życie, ale ja chcę żyć jego życiem na tej ziemi. Chcę przedłużyć jego pracę, jego działalność. Chcę współpracować razem z nim. To jest głoszenie Królestwa Bożego. To jest głoszenie Królestwa Bożego. Kochać tak jak Jezus. Chodzić tak jak On. Modlić się tak jak On. Dorównać chociaż w jednym małym szczególe mu. Wiemy, że nie dorównamy. Czytamy, że skoro świt rano, kiedy zanim jeszcze był świt, On już przychodził po rozmowie z Ojcem. On nie zaczynał dnia, kiedy się słońce wschodziło. Właściwie On rozpoczął dzień.
obudził słońce. Tak, co czytaliśmy dzisiaj w tym psalmie. Jego chwała, jego uwielbienie Ojca obudziło nowy dzień. Takim był Jezus Chrystus. Czy ty i ja, czy chcemy być w tym miejscu, żeby głosić Królestwo Boże, żeby nosić Królestwo Boże? Ty je nosisz. Chcę wam powiedzieć, że nie musisz teraz dzisiaj niczego nabrać. Tutaj nie będzie stoiska, żeby może kupić Królestwo Boże i zacząć je wynosić i nosić i rozgłaszać. Ty je nosisz każdego dnia, masz je w swoim sercu, kiedy przyjęłaś Jezusa Chrystusa. I Boże Słowo mówi właśnie, że to jest głoszenie Królestwa Bożego. I przyszedł następny człowiek do Pana Jezusa i mówi mu: Panie, najpierw, i znowu to najpierw. Wiecie, my mamy dużo słów najpierw. Okej, najpierw jednak, coś tam muszę załatwić. Najpierw jednak coś tam. I Pan Jezus mówi, to jest druga rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsze to głoszenie Królestwa Boże jako najważniejsza rzecz na świecie. Druga rzecz to jest to, że najpierw. My mamy dużo rzeczy w naszym życiu, które mówimy najpierw. Bo jest tak ważne, że muszę coś załatwić. Potem już jestem cały Twój. Ale najpierw. Dopóki jest najpierw w Twoim życiu, to czytajmy dalej. Panie, najpierw pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi. Jezus jemu powiedział: Ten, kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Nie nadaje się do Królestwa Bożego. Specjalnie dwa razy to powiedziałem, bo chcę wam zwrócić uwagę, jak szatan sprytnie wykorzystuje Słowo Boże. Zanim to jednak powiem, chciałbym wam powiedzieć, że oranie, ręce do pługa, przyłożenie rąk do pługa, to jest niesamowite zadanie. Nie wiem, kto z was, starszych ludzi, jak się zapytać, chodził za pługiem. Podnieście rękę. Raz, dwa, chodziliście za pługiem. Super, fajnie, bo mogę się z wami utożsamić. Wiemy, o czym mówię, a do tych, którzy nie chodzili nigdy za pługiem, chcę wam coś opowiedzieć. Mój tata, moi rodzice uprawiali pole, byli rolnikami i mój tata, on orał pole. Robił to zarobkowo. Na swoim polu, ale także i jeździł jako usługi, robił, orał pole. I wiecie, w Wiśle, tam po górach, to tam nie było tak, że traktor przyjechał z 10-skibowym pługiem, 15 minut zaorał, ale przyjechały dwa konie, przyjechał właściciel z pługiem i ktoś musiał iść za tym pługiem. I zawsze był albo osoba wyznaczona do tego, albo kogoś brał z rodziny, kto silny mężczyzna, brał kogoś, kto musiał chodzić za pługiem. I wiecie, ja jako młody chłopak udało się mi załapać, że mogłem chodzić za pługiem. Niesamowita radość, prawda, bracia? Chcę wam powiedzieć, że ciężka praca niemożliwie. Ręce bolały, po pierwszym razie było najgorzej, bo człowiek spięty siłowo, nie wiedział, jak to robić. Wskazówki były udzielane cały czas, ale wiecie, jak to młody, silny, wydawało mi się, co ty mi tam powiesz, ja sobie po swojemu. I chcę wam opowiedzieć coś o oraniu. Króciutko wam powiem o tym, jak to się wydarzało w polu. Kiedy konie zaczęły iść polem, mój tata mi mówi tak, pierwsze to się nazywa skiba, pierwszą skibę musisz bardzo prosto, musisz cały czas patrzeć na horyzont i musisz bardzo prosto zrobić, żeby według niej następna, każda inna była prosta. Jeżeli pierwszą zepsujesz, to każda następna będzie taka. Kiedy ktoś przyjdzie na koniec i popatrzy się, to powie, no, biedny uczeń był za tym pługiem. Więc starałem się jak mogłem, żeby pierwszy rząd, pierwszą raję zrobić jak najprościej. Kiedy już prawie mi to wyszło, to chodziłem i wiecie, chciałem co chwilę popatrzeć się, czy mi to dobrze idzie, to na prawo, to na lewo, to oglądy się. I nie wiem, czy zauważyliście się, ale za każdym razem, kiedy się obejrzysz, to zrobisz zakręt. Za każdym razem, kiedy zwrócisz wzrok z czegoś innego niż jest horyzont, to uda ci się zrobić taki uskok. I mój tata cały czas mi powtarzał, nie patrz się do tyłu, nie patrz na boki, patrz do przodu. Żartowałem wtedy i mówiłem, że wolę patrzeć wszędzie indziej, tylko nie na tyłek konia. Ale to była prawda, że jeżeli nie patrzysz na horyzont, jeżeli nie patrzysz tam, gdzie jest koniec twojego pola, to narobisz zakrętów i wygląda to nieciekawie. I wiecie, ciężka praca, ale kiedy nauczyłem się, że nie musisz patrzeć ani na bok, ani na drugi bok, ani do tyłu, to idziesz i możesz całe pole przeorać i jest proste, jest fajne. Możesz być z tego dumny, możesz powiedzieć, zaorane dobrze, dobra robota. I tutaj Pan Jezus mówi coś takiego, że jeżeli ktoś przyłożył rękę do pługa, a ogląda się do tyłu, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Wiecie, co szatan robi w tym momencie? Ja się założę, że wielu z was usłyszało tylko to, nie nadajesz się do Królestwa Bożego. Przeciwnik wykorzystuje też Boże Słowo.
I on mówi, wielu, wielu chrześcijan jest, którzy usłyszeli tylko, że nie nadajesz, ty się nie nadajesz do Królestwa Bożego. Ale Pan Jezus mówi tutaj zupełnie znowu coś innego i ja wam chcę powiedzieć, co mówi. Nie oglądaj się do tyłu. On mówi tutaj, nie oglądaj się do tyłu. Królestwo Boże jest dla ciebie. Jest 100% pewne, że ty nadajesz się jak najbardziej do Królestwa Bożego. Ale jest jedyny warunek, nie oglądaj się do tyłu. Popatrzcie się, jak to jest łatwe, a jak łatwo jest wpaść w skrajność. Wydaje ci się, że a ja taki jestem biedny, ja taki do niczego. Ci, co mówią Słowo Boże, ci to mogliby głosić Słowo Boże, mogliby głosić Królestwo Boże, ale ja się nie nadaję. I cały czas powtarzam, nie nadaję, nie nadaję, nie nadaję. Przestań to mówić i przestań się oglądać do tyłu. Chcę wam powiedzieć jak. Wielu chrześcijan jest oszukanych przez szatana i pokazują im cały czas przeszłość. Rozmawiasz z nim, a on cały czas mówi, albo ten tam wtedy w 67 roku, wiesz, on mi taki coś powiedział. Ja już nie pamiętam nawet, czy ta historia naszego wieku sięga 67, a ty jeszcze to pamiętasz. Nie oglądaj się do tyłu. Nie oglądaj się do tyłu. Zostaw raz na zawsze przeszłość. Odetnij to i patrz na horyzont. Ja już to kiedyś tutaj mówiłem na tym miejscu. I Pan Jezus tutaj w tym wersecie mówi wyraźnie. To jest trzeci punkt, kiedy Pan Jezus mówi, że aby głosić Królestwo Boże, ty się nadajesz i jesteś stworzony do Królestwa Bożego. Amen? Halleluja, ale nie oglądaj się do tyłu, nie patrz na przeszłość. Wiecie, co by się wydarzyło, kiedy Samarytanka by popatrzyła się, jaką miała przeszłość? Ona by wróciła się z powrotem, kiedy szła do Samarii powiedzieć wszystkim o Jezusie, w połowie drogi wróciłaby się, pomyślałaby, zwróciłaby się i mówi, Panie Jezu, chciałam powiedzieć wszystkim w Samarii, że poznałam Jezusa, że jest Zbawicielem, przyszedł Zbawiciel na świat, ale przypomniało się mi, co ja zrobiłam w życiu. Ja tego nie mogę powiedzieć. Ja nie mogę głosić Królestwa Bożego. Może kogoś innego, kogoś lepszego zaproś, zaczepnij. Bo wiesz, moja przeszłość jest taka, a nie inna. Ty sam wiedziałeś o niej. Wyobrażacie sobie to? Przykładasz ręce do pługa, nie oglądaj się do tyłu. Ona od tego momentu przestała patrzeć na przeszłość. Na pewno ją bolała przeszłość. Na pewno wiedziała co i nie wiedziała, co z tym zrobić. Na pewno wiele razy myślała sobie, to już za późno, to już jest tragedia, to co było za mną, to już zniszczyło moje życie na całą przyszłość. Ale kiedy poznała Jezusa Chrystusa, ona się nigdy już nie obejrzała do tyłu. Halleluja. Amen. W jakim miejscu dzisiaj jesteś? Niezależnie ile grzechów popełniłeś, jak twoje życie wyglądało do dzisiejszego dnia, do tego 8 kwietnia, jak jest dzisiaj, to nie zależy od tego, ale ty przyłóż ręce do pługa. Królestwo Boże, zacznij ogłaszać i nigdy już się nie oglądaj do tyłu. Nigdy nie wracaj do rzeczy, które były za tobą. Amen? Pan Jezus mówi, aby nigdy nie oglądać się, co było, czy to były dobre, czy to były złe rzeczy, to nie chciej bazować na nich, ani mieć porażki, ani przeżyć związanych z nimi. Bo Pan Jezus mówi, że to, co najlepsze jest przed tobą. Kiedy patrzysz do przodu, możesz prosto iść. Może to być piękne, może to być dobra robota. Halleluja. I to tak będzie, kiedy tylko przyłożysz ręce i pójdziesz tam, gdzie Pan prowadzi. Amen? Głoś Królestwo Boże. Pan Jezus mówi wyraźnie do ciebie i do mnie dzisiaj. Nadajesz się. Jesteś stworzony do Królestwa Bożego. Jesteś stworzona do Bożej obecności, do relacji z Nim, aby rozmawiać z Nim, z Bogiem, każdy dzień. Bo wiecie, że kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa, to od tego momentu zacząłem z Nim rozmawiać. Z Bogiem. Amen? Rozmawiacie z Panem każdy dzień? Mówicie Mu też miłe słowa? Dobre słowa? Prośby to na pewno, bo ich mamy dużo. Halleluja. Ale mówmy, kiedy przychodzimy rano do Pana, to powiedzmy Mu coś miłego. Powiedzmy Mu coś, co rozweseli Jego serce. Zobaczysz, jaki dzień będzie błogosławiony. Halleluja. On Ci też powie coś miłego dla Ciebie, a będziesz zaskoczony. I dlatego głosić Królestwo Boże, to znaczy nie oglądać się do tyłu. Jeżeli w twoim życiu dzisiaj siedzisz tu na tym miejscu, albo słuchasz tego może z internetu, z płyty, jeżeli w twoim życiu wracasz się i oglądasz się do tyłu i cały czas męczy cię coś, masz wspomnienia z przeszłości i prześladuje ciebie to, chcę ci powiedzieć dobrą nowinę, halleluja. Nie oglądaj się więcej do tyłu. Jezus Chrystus mówi dzisiaj, nigdy się już nie oglądaj do tyłu, ale zacznij głosić Królestwo Boże. Zacznij innym, ludzi, z którym się spotykać, mówić, jak Jezus Chrystus zmienił twoje życie. Co zrobił dla twojego życia? Co zrobił dla ciebie? Ja mogę się cieszyć z tym i opowiadać każdy dzień, co On zrobił dla mnie. Mało tego, On każdego dnia mnie zaskakuje. Ja Go proszę o małą rzecz, On mi daje 3 razy więcej. Amen? Halleluja. Jest wiele ludzi, którzy też tak otrzymują. I chcę wam powiedzieć, tutaj te dwa przykłady dają nam wyraźne wskazówkę,
co w naszym życiu mamy robić. Ty idź i głoś Królestwo Boże na pierwszym miejscu, nie najpierw coś tam. Nie najpierw tam coś tam, ale i najpierw idź Królestwo Boże głoś. Kiedy budzę się rano i mówię Duchu Święty, Boże, z kim ja dzisiaj się spotkam? Jakich ludzi spotkam dzisiaj? Czy będę miał możliwość powiedzieć, podzielić się Królestwem Bożym, dobrą nowiną, powiedzieć to, że Jezus Chrystus dla Ciebie stworzył cudowne królestwo, stworzył cudowny raj, stworzył ten raj, który był od początku zaplanowany, który był stracony. On go przywrócił przez krew Jezusa Chrystusa. Amen? Wierzycie w to? Tak Słowo Boże mówi. Halleluja. Jezus Chrystus jest Królem. Czy mogę powiedzieć, komu dzisiaj mogę powiedzieć o Twoim Królestwie? Na pierwszym miejscu. Chciałbym, Boże, żeby to było. Przy okazji chciałbym załatwić jakieś sprawy zawodowe. Ale Boże, chciałbym Królestwo Boże mieć na pierwszym miejscu w moim życiu. I drugi moment jest ten, kiedy przyłożyłeś ręce. Kiedy przyłożyłeś ręce, proszę Cię. Proszę Cię i błagam Cię, nigdy nie obracaj się do tyłu. Nigdy nie patrz na to, co chcesz zrobić w perspektywie tego, co się wydarzyło w Twoim życiu. Bo Pan Jezus mówi, jeżeli się oglądasz, nie nadajesz się. On mówi wyraźnie, nie oglądaj się. Ale tutaj jest bardzo mocno powiedziane. Nadajesz się do Królestwa Bożego i idź do przodu. Nie oglądaj się do tyłu. Może wrócimy do tego nieszczęśnika na samym początku. Tego pierwszego człowieka, który przyszedł z takim entuzjazmem, z taką radością. Przyszedł do Pana Jezusa, mówi, Panie, wszystko będziemy robić razem. Będziemy na wielkich telebimach, będziemy robić show. Bo ludzie idą, widzę 5 tysięcy, 10 tysięcy, 15 tysięcy, chleb w cudowny sposób rozmnożony, wiesz, będziemy to robić razem, będę przy Twoim boku całe życie, zawsze będę przy Tobie. Ale Pan Jezus mówi, ale takich show nie będzie. Ja po prostu głoszę Królestwo Boże, a ono nie jest z tego świata. Królestwo Boże to nie jest show. To nie jest coś, co możesz ogłosić na wszystkich, wiecie, na wszystkie telebimy. To jest fajnie głosić Ewangelię, to jest dobra rzecz, głosić dobrą nowinę. Ale to nie jest coś, co byśmy chcieli na pokaz zrobić. To nie jest coś, co chciałbym zabłysnąć, chciałbym zaistnieć. Wiecie, że Pan Jezus, kiedy czym więcej głosił Królestwo Boże, to On tym bardziej. On mówił do ludzi, nie mówcie tego wszędzie. Nie mówcie tego, bo ja muszę oddać za was życie. To mówię tylko w nawiasie teraz, On tego nie mówił. On nigdzie nie wystawiał się. Kiedy oni mówili, teraz Ciebie ogłosimy królem, bo naprawdę już wielkich rzeczy dokonałeś, to On uciekł w ustronne miejsce. Poszedł do innego miasta głosić Ewangelię. Tam spotkał opętanego człowieka, którego uwolnił i całe miasto poznało Jezusa. Ale powiedzieli mu, idź od nas, bo się boimy. Królestwo Boże to nie zawsze jest tylko wielkie show. A właściwie w naszym wyobrażeniu show to nie jest Królestwo Boże. Królestwo Boże jest w Twoim sercu. W Twoim sercu. Królestwo Boże to jest wtedy, kiedy kładziesz ręce na pług i ciężką pracę wykonujesz swoimi rękami. Wiecie, jak mi ręce bolały, kiedy orałem pole? Ja się cieszyłem niezmiernie z tego, że potem zawsze było dobre jedzenie po zaoranym polu, ale czasami było ciężko rękę podnieść, żeby do ust dać łyżkę. To jest Królestwo Boże. Głoszenie Królestwa Bożego. Amen? Halleluja. Ale to Ciebie nie powstrzyma. Żadna rzecz nie powstrzyma Cię od tego, kiedy zasmakujesz, co to jest, co mamy w Chrystusie, jakie wielkie bogactwo, co Królestwo Boże ze sobą niesie. Chciałbym powiedzieć taki przykład i to zaplanowałem już. Chciałbym powiedzieć taki przykład. Ja go kiedyś kilka lat temu mówiłem na tym miejscu, ale mam nadzieję, że go zapomnieliście. Pewien chłopak w jednym mieście chciał sobie przez wakacje dorobić. Chciał sobie zarobić jakieś pieniążki. Było to gdzieś na południu. Nie pamiętam miasta, nie pamiętam państwa, nie pamiętam imienia tego chłopaka, ale historia jest autentyczna. I ten chłopak chodził po mieście, pytał w restauracjach, pytał w różnych miejscach. Chciał sobie dorobić kilka złotych, kilka jakieś pieniążki. I wiecie, trafił na sprzedawcę owoców, hurtownika, który właściwie miał dosyć biznesu, miał wszystko, co miał, ale widzi, chłopak chce zarobić, fajne chęci, miły chłopak, damy mu robotę. I mówi tak, okej, z mojej hurtowni dam ci pomarańcze. Pójdziesz na rynek, na ulicę, na rynek i będziesz sprzedawał te pomarańcze. Będziesz miał 10% z tego, co sprzedasz. Chłopak się ucieszył niesamowicie, załadował pełny wózek pomarańczy, pojechał wcześniej rano na rynek, rozłożył się, wystawił cenę, wystawił sobie ladę, wagę, wszystko przygotował, co trzeba było i zaczął sprzedawać pomarańcze i cieszył się. No, jestem
przedsiębiorcą, będę teraz zarabiał, będę sprzedawał. I chodzi, ludzi, tłumy chodziły po mieście, po rynku chodziły, a on wszystkich namawiał, mówi, pomarańcze w dobrej cenie, w sklepie są droższe, a są w gorszej jakości. Ja mam w dobrej cenie smaczne, słodkie pomarańcze. Wszystkim mówił, zaczepiał ludzi, nawoływał, ludzie przechodzili, zachwycali się, byli dla niego mili. Niektórzy nawet, może jakoś pani tam podniosła pomarańczkę, pooglądała, on mówi, no kilogram tylko kilka złotych kosztuje, proszę poczęstować się, bardzo dobre, bardzo smaczne pomarańcze są, słodkie, naprawdę, daję gwarancję. Pani odłożyła, poszła dalej. Wiecie, zbliżało się południe i chłopak nie zarobił, a nie sprzedał ani jednej pomarańczki. Słońce coraz bardziej grzało, ludzi tłum i nie kupił nikt ani jednej pomarańczki. On się zaczął załamywać i mówi, co jest grane, co jest nie tak? Jaki jest klucz w handlu, żeby można było sprzedać chociaż kilo pomarańczy? To i tak bym nic nie zarobił praktycznie. Mam pełny wózek wypchany i co, ja go z powrotem przywiozę? Wiecie, i z takiej desperacji wziął, siadł na swoim krzesełku i zaczął obierać pomarańczkę. Skwar mu tak dopierał, że już nie mógł, picia sobie nie wziął i zaczął obierać pomarańczkę za pomarańczką. Skórki rzucał na ziemię i zaczął jeść, sok się mu lał po brodzie. Jakie dobre te pomarańczki, jakie słodkie, rzeczywiście one są słodkie. Ja tak ludziom mówiłem, a one są faktycznie słodkie. I zaczął jeść. Wiecie, kiedy się wyprostował i popatrzył, to była duża kolejka do jego stoiska. Aromat pomarańczy rozbiegł się tak po całym rynku, a ten sok, który widzieli ludzie w skwarze, w cieple, że on się tak tym zapycha, to naraz zbudziło się w nich pragnienie. Pragnienie i głód. I ułożyli się w długiej kolejce i on sprzedawał kilogram za kilogramem, sprzedał cały wózek pomarańczy. I chcę wam powiedzieć, że Ewangelia jest właśnie taką pomarańczą. Dopóki jej nie otworzysz, dopóki nie skosztujesz i ten sok cieknący, słodki, pyszny, nie skosztujesz do swojego życia, to nikt nie będzie cię chciał słuchać. Nikt nie będzie chciał słyszeć o dobrej nowinie. Ale kiedy ty będziesz jadł, kiedy ty będziesz się nasycał, to nie musisz mówić, że one są słodkie. Kiedy oni zobaczą twoje oblicze twarzy w momencie jedzenia, to nie będą widzieć, że skrzywił się, bo kwaśne, tylko wiecie, oni będą widzieć, że słodkie, dobre. Coś niesamowitego. Też to chcę mieć. Też chcę to mieć. Dobrze, że dzisiaj sklepy pozamykane, bo byście wszyscy lecieli pewnie kupić pomarańcze. Halleluja. I wiecie, Pan Jezus mówi przykładami, ale właśnie taka jest Ewangelia. Ona jest podobna do pomarańczy. Ona jest podobna do tego, że kiedy ty zaczniesz jeść, kiedy ty się zaczniesz nasycać, kiedy ty zaczniesz się delektować, kiedy jakkolwiek zaczniesz rozkoszować się tym, to twoje stoisko będzie okupowane i nic tam nie zostanie. Wszyscy będą chcieć słyszeć Ewangelię. Wiecie, co się działo, kiedy Pan Jezus głosił? Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, wszyscy ludzie dowiadywali się i targnęli, biegli tam, gdzie jest. Kiedy był w Galilei, to oni się dowiadywali, w którą stronę idzie. Jeżeli idzie w stronę Samarii, to wszyscy z Samarii już wychodzili mu naprzeciw, a ci z Galilei szli za nim dalej, żeby jeszcze dzisiaj usłyszeć Ewangelię, żeby usłyszeć słowo życia, żeby zjeść tę pomarańczkę, tę soczystą pomarańczkę, mówię przenośni. Pan Jezus był naprawdę poszukiwanym człowiekiem. Dlaczego? Bo On żył Ewangelią, kochał ludzi i On głosił Ewangelię. Halleluja. Nie wyjdzie nam naprawdę, jeżeli będziemy tylko mówić, jaka jest Ewangelia. Nie wyjdzie nam nic, jeżeli będziemy tylko mówić. Musimy zacząć żyć i naprawdę się rozkoszować Ewangelią. Halleluja. Niech ona żyje w naszym życiu, niech obfituje, niech ją widać, słychać i czuć. Halleluja. Niech to jest w naszym życiu. Jak to mogę zdobyć? Po prostu zacznij rozkoszować się Panem, przyjdź przed Jego oblicze. Zacznij mieć z Nim społeczność. Pan Jezus miał każdą noc miał społeczność z Ojcem. Dlatego On żył Ewangelią, żył Królestwem Bożym. On je głosił, a ludzie się targnęli, oni się garnęli do Królestwa Bożego. Halleluja. 5 tysięcy, 10 tysięcy, 15 tysięcy ludzi. Wyobrażacie sobie? Każdego dnia ludzie potem na ulicę wynosili swoich chorych, a on uzdrawiał i głosił Królestwo Boże. Potem przychodził do świątyni, do kościoła przychodził. W kościele też głosił Królestwo Boże. On wszędzie o tym mówił, ale on żył, on był przepełniony tym. Był zawsze w relacji, w bliskiej obecności Boga Ojca. Jezus Chrystus jest Królem, a Jego Królestwo jest wszędzie tam, gdzie jest Jezus Chrystus. Czy w twoim życiu jest Jezus Chrystus? Czy jest Król w twoim życiu? Bo jeżeli jest, to Królestwo Boże jest bardzo blisko ciebie. I chcę ci powiedzieć, że ludzie zaczną przychodzić.
Jeżeli zadbasz o to, aby Chrystus był zawsze w Twojej obecności, ludzie zaczną to widzieć i zaczną przychodzić. Skąd to wiem? Bo tak się zawsze działo. Gdzie był Jezus, tam były tłumy. Jeżeli w Twoim i w moim życiu będzie Chrystus obecny na każdy dzień, ludzie będą się garnąć do nas. To jest dobra nowina, że Ewangelia jest głoszona po całym świecie. Chciałbym powiedzieć, że to jest niesamowite moc przesłania Ewangelia. Piłat, Rzymianin, Piłat, słuchajcie, Piłat, kiedy przesłuchiwał Jezusa, to dziwne, że ludzie, którzy mieliby być wierzący, nie wiedzieli, a Piłat wiedział. On rozumiał, co to jest królestwo. On wiedział, co to jest królestwo. Wiecie, skąd to wiem? Bo kiedy przesłuchiwał Jezusa, to mówił do Pana Jezusa, więc mówisz, że jesteś królem. A Pan Jezus mówi, ty to mówisz. Gdyby Pan Jezus powiedział tak, jestem królem, Piłat byłby w stanie się nawrócić i nie wydałby Pana Jezusa na śmierć. Wtedy moje życie by było zagrożone i Twoje, całego świata. Piłat był bardzo bliski Królestwa Bożego. On mówi, więc jesteś królem. Wiecie, skąd on to wiedział? Myślałem nad tym. Kiedy Pan Jezus wyszedł na pole, nie było internetu, nie było telewizji, ogłoszeń, nie było może nawet etykiet na drzewach przybite, że Pan Jezus dzisiaj będzie w Kanie Galilejskiej. Nie było czegoś takiego. A 5000 ludzi wyszło, aby Go słuchać. Piłat, widząc to, pytał się, kim jest ten człowiek? On 40 minut głosi i ludzie 30-40 kilometrów idą, żeby Go słuchać. Kim jest ten człowiek? Gdybym ja jako król miał taką władzę i taki autorytet, żebym wygłosił godzinne przemówienie, to ja bym zbudował imperium większe od Rzymu. Zdążacie za tym myśleniem? Piłat rozumiał, co to jest król. On wiedział, co to jest królestwo. On wiedział, że gdyby Jezus Chrystus powiedział jednego dnia, stanął i powiedział, słuchajcie mnie wszyscy, od dzisiaj jestem królem i będę rządził światem. Wszyscy ludzie by poszli do Niego. Cały świat stanąłby u boku Jezusa. Piłat wiedział, że to by było zagrożenie dla całego świata, dla Imperium Rzymu. On był zupełnie świadomy tego, że tak by się stało. Pan Jezus tego nie zrobił, bo Jego królestwo nie jest tego świata. Ono nie rządzi tymi samymi warunkami i strukturami, jak rządzi świat. To jest królestwo ciemności. I kiedy Piłat pytał się, więc jesteś królem, Pan Jezus powiedział wyraźne zdanie. Królestwo moje nie jest z tego świata. Królestwo moje nie jest z tego świata. Słuchajcie, mam dobrą nowinę dla was. Żyjecie w królestwie, które nie jest z tego świata. Halleluja. Chociaż chodzimy tutaj po tej ziemi, cieszymy się, jest wiosna i będzie pięknie za niedługo, to chcę wam powiedzieć, rozkoszujmy się wszystkim dookoła, ale królestwo, w którym żyjemy, królestwo, w którym jestem obywatelem, nie jest z tego świata. Amen? Halleluja. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, to nie tylko to, co widzą nasze oczy, ale to jest coś więcej. To jest życie wieczne, to jest sprawiedliwość, to jest to, że jestem zbawiony, że mam radość w Duchu Świętym, że mam pokój, że mogę być pełny pokoju i nadziei i radości. Halleluja. Amen. To jest Królestwo Boże. Ludzie są zdesperowani i zrozpaczeni i potrzebują to usłyszeć, bo Pan Jezus przyszedł dla wszystkich. On nie przyszedł tylko dla garstki ludzi. On chce, aby wszyscy usłyszeli dobrą nowinę o Królestwie. Amen. Halleluja. I chcę wam powiedzieć, że to już jest teraz wiadomość, że na świecie, dzisiaj na świecie, chcę wam powiedzieć też dobrą nowinę, na świecie jeszcze nigdy tak wielu ludzi nie chciało, nie pragnęło przychodzić do Jezusa Chrystusa jak teraz. Jak teraz właśnie w tych czasach. Wiecie, że miliony, miliardy ludzi wyzywają imienia Pana. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale tysiącami ludzie przychodzą do Jezusa Chrystusa każdego dnia. Każdego dnia. Dzisiaj jest piękny poranek, niedziela. Może na innej stronie świata będzie noc, na drugiej półkuli. Ale wiecie, chcę wam powiedzieć, że tego dnia tysiące ludzi przychodzi do Jezusa Chrystusa. Jest to nieoficjalne, ale największy przyrost, jaki jest na tej ziemi wyznawców, to są wyznawcy Jezusa Chrystusa. Niezależnie z jakiej denominacji, czy to są z katolików, czy ewangelików, czy zielonych, czy to są baptyści, czy to są jeszcze inni, czy to są muzułmanie. Słuchajcie, muzułmanów jak najwięcej, jak większa ilość poznaje, przyjmuje Jezusa Chrystusa. Nie podaje się tego oficjalnie do wiadomości, dlatego że tam ogłoszenie, że Jezus Chrystus stał się moim Panem, równoznaczne jest z karą śmierci. Ale tysiące ludzi przychodzi każdego dnia i to są statystyki, które najwięcej ludzi przychodzi do Królestwa Bożego. Co to głosi? W moim mniemaniu, czytając to najwspanialszą księgę, to głosi, że zbliża się przyjście Pana. Amen? Królestwo Boże należy ogłaszać. I chcę was zachęcić do tego. Zostało nam kilka minut
tego, co chcę głosić. I chcę wam powiedzieć najlepiej w praktyczny sposób, jak to mogę zrobić. Jak znaczy ogłaszać Królestwo Boże? Bo fajnie jest powiedzieć tak, wiecie, na forum. Jeżeli bym dzisiaj zapytał teraz, w tym momencie, na tym etapie zakończyliśmy nabożeństwo, kto wie, jak głosić Królestwo Boże? Niech podniesie rękę. Kto wie? No odważnie. Przecież wiecie. Podnieście ręce. Są osoby, które wiedzą, jak głosić Królestwo Boże. Chciałbym powiedzieć, ja też nie wiedziałem długi czas, jak to zrobić. Pytałem się Pana, Boże, pomóż mi. Nie mam gadany, nie mam daru przy nawiązywania kontaktu z ludźmi, żeby nawiązać kontakt. Prosiłem o to. Wiecie, to jest proste, to jest łatwe. Dzisiaj, kiedy zapytasz się każdego, kto jest, siedzi przy Twoim stole, albo jedziesz autem, albo gdziekolwiek innego, czy masz pewność zbawienia? Czy Jezus Chrystus jest Twoim Panem? Czy w Twoim sercu jest pokój? Że masz pokój, wiesz, że idziesz w dobrym kierunku, czy idziesz dobrą drogą. Wiecie, może w biznesie, może siedzisz przy stole i załatwiacie bardzo ważny kontrakt, biznes. I kiedy dopijasz połowę kawy, właściwie już załatwione wszystko jest, pozytywnie czy negatywnie, nieważne jak, kiedy już prawie wydaje się, że wystarczy podać rękę i załatwiona jest sprawa, to możesz powiedzieć krótkie zdanie. Możesz powiedzieć, rozmawiamy o rzeczach ważnych i bardzo ważnych, ale wiesz, jest jeszcze coś najważniejsze w moim życiu. Czy ty masz pewność zbawienia? Czy wiesz, że idziesz dobrą drogą? Czy wiesz, jaki jest koniec tej drogi? Jezus Chrystus jest zbawieniem. On ciebie kocha. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Krótkie słowo, a wiele myślenia w głowach. Ja sobie zawsze myślałem, że to jest takie nagabywanie, to jest ingerowanie w czyjąś prywatność, ale widzę, że ludzie są chłonni i pragnący. Ja wam to mówiłem kiedyś, że próbowałem kilku osobom, kiedy mówiłem o Jezusie Chrystusie, kiedy mogłem powiedzieć im o tym, że Jezus Chrystus mnie zbawił, mam pokój z Bogiem, wiem, dokąd idę, wiem, że moje życie się nie kończy na tej ziemi, ale ma wieczne. Kiedy zapytałem się, czy ty masz pewność zbawienia, to powiedzieli, co to jest, czy to można mieć. Ja mówię, Słowo Boże mówi, że tak, że ci, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się im dziećmi Bożymi i już przeszli ze śmierci do życia. W tym momencie, halleluja. I wiecie, ludzie pragną tego. I powiedziałem Bogu tak, Panie, jeżeli Królestwo Twoje mam głosić, jeżeli mam mówić innym ludziom o świadectwo o Jezusie, to chcę, żebyś Ty tych ludzi przygotował, żeby ani jeden z nich nie odmówił mi, nie powiedział, daj spokój, mów sobie swoje, Ty masz swoje, ja mam swoje. I wiecie, przez ten czas, kiedy z tymi ludźmi, z którymi rozmawiałem, mówiłem o Chrystusie, prosto pytałem się, czy masz pewność zbawienia, nikt nie odmówił. Każdy powiedział, że chce pokoju z Bogiem. Potrzebuje. Może nie wiedzą, jak to powiedzieć, ale potrzebują. Potrzebują łaski, potrzebują zbawienia. Każdy człowiek zgrzeszył i potrzebuje Boga. Amen? I tak jak na początku powiedzieliśmy, że niebo jest stworzone dla ludzi. Wiecie, nasz kochany brat na modlitwie, często starszy brat, powtarza nam takie fajne zdanie, że Pan Bóg stworzył wszystko do swojego celu. Stworzył kwiatek, stworzył koniczynkę, żeby później krowa przyszła i ją zjadła. Stworzył tulipana, żebyś się nacieszył, ale żeby po 2 czy 3 dniach, żeby znowu już obleciało to piękność i już jej nie ma. Stworzył lilie polne, które dzisiaj są, jutro ich nie ma. Stworzył zioła do swojego przeznaczenia. I teraz słuchajcie uważnie. I stworzył człowieka, żeby zawsze z nim być, mieć z nim społeczność, rozmawiać i być przyjacielem jego. Nie jesteś stworzony po to, żeby statystyki zawyżyć na ziemi. Nie urodziłeś się po to, żeby przeżyć o 70-80 lat. Skończyć studia, znaleźć dobrą pracę, założyć rodzinę i jakoś tam w spokoju odejść. Jesteś stworzony po to, aby żyć z Bogiem. Aby cieszyć się każdą chwilą, cieszyć się Nim, żeby znaleźć odpowiedź w Bogu na każde pytanie Twojego życia. A On jest chętny, aby rozmawiać z Tobą każdy dzień o tym. On chce o każdej sprawie porozmawiać. I tej najprostszej, i tej najważniejszej. Ale On często słyszy z Twoich ust najpierw. Zbyt często słyszy z Twoich ust najpierw, Panie. Jakie jest dzisiaj moje życie? Czy już jest ten czas, że jestem gotowy, Panie? Chcę przyjść do Ciebie. Zostawiam moją przeszłość. Kładę ręce na pługu i zaczynamy. I nie chcę się już więcej oglądać do tyłu. Chcę, aby najważniejszą rzeczą w moim życiu byłeś Ty i było Twoje królestwo. Amen.
Halleluja. Z taką dobrą nowiną was chcę zostawić. Chcę was zostawić z tym, że Jezus Chrystus jest moim Panem, moim Królem, a Jego Królestwo trwa wiecznie. Jego Królestwo jest ponad wszystkim. Amen. Halleluja. I jesteś w Jego Królestwie. Jesteś Jego obywatelem, dlatego rozgłaszaj to. Mów wszystkim dookoła. Mów wszystkim. Kiedy siedzisz przy stole i ktoś nie słyszał jeszcze Ewangelii, nie był tutaj na tym miejscu, a może był, zapytaj się. Zapytaj się, czy Jezus Chrystus jest Panem twojego życia. Czy poznałeś już Go? Czy masz pewność zbawienia? Kiedy by ci dzisiaj zostało przyjść, odejść z tego świata, czy wiesz, dokąd idziesz? A musisz to wiedzieć, bo Słowo Boże mówi, że to tutaj na ziemi decydujemy o tym. Halleluja. Każdy człowiek potrzebuje Chrystusa. I z tym słowem chciałbym was zostawić. Niech Bóg obficie błogosławi. Niech Bóg obficie błogosławi. Słuchajcie, chcę teraz wypowiedzieć błogosławieństwo, które będzie obfitować nad waszym życiem. Kiedy otwierasz usta, aby powiedzieć komuś o Jezusie, niech Bóg w szczególny sposób wleje błogosławieństwo na twoje życie, abyś to odczuwał i wiedział, że On jest z tobą wszędzie, gdziekolwiek otwierasz usta, gdziekolwiek swoim życiem zaświadczysz, gdziekolwiek komuś powiesz, że Jezus Chrystus jest Panem, że Jezus Chrystus przebacza grzechy. Abyś wiedział, wiedziała o tym, że kiedy tylko otwierasz usta, żeby koledze, koleżance powiedzieć o Jezusie Chrystusie, powiedzieć o tym, że On zbawia i uwalnia i daje nowe życie, żeby twoje błogosławieństwo Jego na twoje życie w obfity sposób wstępowało. I to się będzie dziać. I będziesz wiedzieć, będziesz wiedział dokładnie w tym momencie, że Bóg jest z tobą. Że Jezus Chrystus jest z tobą i Królestwo Jego jest z tobą. Halleluja. Tak mówił Pan Jezus. Amen.